Wolność jest jednym z największych, jak tak ktoś powiedział, działań, które Bóg zaryzykował w stosunku do człowieka, dając wolność człowiekowi. Człowiek, owszem, ma intelekt, owszem, ma sumienie, a i ma wolność. I człowiek może to wykorzystywać. Ale rozróżniamy wolność oczywiście polityczną. Rozróżniamy wolność sumienia. Byśmy mogli wymieniać wiele wolności. Wolność prasy, wolność praw obywatelskich itd., itd. Ale z wolnością zawsze musi się łączyć odpowiedzialność. Tak jak z prawami muszą się łączyć obowiązki. Jak z prawami i obowiązkami muszą się łączyć powinności. I dlatego w jednym zdaniu na pewno trudno zwrócić uwagę na istotę zagadnienia.